Porządek dzienny proponowany przez Prezydium Senatu został paniom i panom senatorom doręczony w tych pierwszych dniach. Jeszcze zanim wyklarował się do końca program, który pozwoliłby działać w sposób spokojniejszy, z pełną świadomością wizji i stanu docelowego, do którego dążymy, pod nawałem konieczności, pod nawałem czasu potrzebne były pewne decyzje. Częściowo są te decyzje już wprowadzane w życie. W dużym stopniu nieprzyjemne, niepopularne, dotyczące podwyżek cen, dotyczące wystąpienia projektem nowelizacji ustawy indeksacyjnej zmniejszającej wypłaty, choć w naszym odczuciu dającej wszystkim poczucie sprawiedliwości i ponoszenia proporcjonalnych obciążeń, ale równolegle z tymi pracami decyzyjnymi, z tymi decyzjami, które były potrzebne, żeby zahamować, a przynajmniej opóźnić